Siemano, z tej strony Sebolek, a przed wami kolejny już odcinek w zmaganiach w grze Path of Exile. Jak widzicie, jesteśmy ponownie w mieście. Znalazłem sobie teleport do następnej krainy, tak więc od razu sobie tam przejdziemy. Ale jak widzicie, tu jest jakiś skurczybyk na 92 levelu, bardzo wysokim. My mamy zaledwie 10. Greetings. Jojoj, no co? No nic nie poradzimy. Wbijemy też taki level, miejmy nadzieję. Ale genialnie to wygląda, strasznie mi się podoba. Widzę, że sobie nieco tutaj twórcy rozmaicili tą grę. Okej. Dobra, rzeczy chyba te same są, nic się nie pozmieniało. Może zobaczymy, czy możemy wymienić sobie jakiś pasek. Bo byśmy to uczynili, nie? Bo mamy już nieco słaby, odstaje od reszty. Nawet choćby i taki, bo tych nie chcę wydawać Scroll of Wisdom. One się często mi przydają. Aha, Maximum Energy Shield. A nie, nawet to jest lepsze. Dobra, mniejsza z tym. No to lecimy. Może nam jakiś tam wpadnie po drodze. Dalecz. Tak, tutaj ma być? Tak, tutaj. Znalazłem sobie teleport. Jeszcze musiałem przejść bodajże przez jeden poziom jaskini, ale to już jakoś tam sprawnie poszło. I teraz pytanie, góra czy dół? Góra czy dół? Ene dół, Erika, dobra, dół. Zobaczymy. Ewentualnie będziemy się wracali i pewnie będziemy musieli. Bo ja mam pecha, żeby sobie zawsze trafić w dobrą stronę. Mam pecha co do tego. O, no, jakiś armor scrap. Lubię jak się tak ustawiłem w rządku. O, tu już widzę jakiś totemik. Wybuchajcie. No. Okej, okay, jak widzicie. Jak sobie mucimy tutaj tym maruderem. Jesteśmy niezniszczalni. Jak ktoś tu jeszcze strzela? Już nie strzelasz. Okej, okay, dobra. Nasz gem ewoluował na wyższy poziom. Power Ring. Maximum to mana. Czy nam mana się przyda? Mamy życie. Many mamy chyba już wystarczająco. Na razie nam wystarczy. Teraz możemy jechać w samo życie oraz jakieś obrażenie z mieczu, znaczy no, z miecza, z broni jednoręcznej. Dwuręczne nie wchodzą w rachubę do nas. Nie no, many znów tak dużo nie tracimy. Chyba nam wystarczy. Ewentualnie te inne umiejętności biorą nieco więcej, aczkolwiek nie znów tak dużo, żebyśmy musieli inwestować w kolejne poziomy many. Nie, najpierw to, bo to coś mnie denerwuje. Wow, jakiś lepszy. Kududuku. O, mamy jakieś rękawiczki. Jakieś wełniane. One mogą być dobre, miejmy nadzieję, są niebieskie. Bo nie wiem, czy my nie mamy żółtych. Mamy żółte, ale zawsze się przyda. Zobaczymy w ogóle, co to jest. Czy będziemy identyfikować? Nie, raczej nie. Żółte, jak już są, to na pewno niosą ze sobą więcej dodatkowych rzeczy, niż właśnie takie niebieskie. Okej, okay. Czy my dobrze zmierzamy? Czy zmierzamy znów źle? The Climb. Czy to dobre? Czy to dobre? Zobaczymy, jak przejdziemy. No ale trafiliśmy, idąc na dół. Dobrze zrobiliśmy. Okej. Okay. I czy jesteśmy na dobrym... Dobrze się poruszamy. Zbliżamy się do Brutusa. Mamy w tym odcinku zabić Brutusa. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Że zdążymy czasowo. Aczkolwiek może to być długa podróż. Ale miejmy nadzieję, że nam się uda. Właśnie takie gry to są naprawdę ciężkie. Do powiedzenia, czy zdążymy, czy też nie zdążymy. Okej, okay, tu mamy jakiś przesmyk. Nie mamy, jednak się myliłem. Okej. Okay. Ten skill pod E, jakoś tak powiem wam, nie za bardzo jest przeze mnie używany. I nie wiem, czy go nie wymienię. Okej, okay, mamy waypointa. Bardzo fajnie, podoba mi się. Podoba mi się. Dobra, i najpierw będziemy się trzymali lewej strony. Myślę też, że tak będzie najlepiej. Będziemy tak stopniowo oczyszczali. O, jakieś kozice. Kozice. Ale nie są znów jakieś mocne.
gorzej z tymi rangerami, co mogą nam sprawiać parę problemów. No bo my jesteśmy postacią, która walczy wręcz, niestety nie na odległość, więc musimy podejść, żeby zadać obrażenia. No, portal scroll. Tak potrzebny. Jeski. O. I tu idealnie się ustawili. Pupu. I leżą. Jak widzicie, manny w ogóle nie tracimy. Super. Podoba mi się. Już więcej życia tracimy niż manny. O, co to było? Jakieś kurde. Wyjadało mi wnętrze. Okej, okay, tu jakaś kozica, to idzie na raz, dwa. I musimy jakoś odnaleźć te wejście do następnej krainy. Czy tam podziemi, czy jak to tam zwał. Okej, okay, o, jakieś niebieskie, chodźcie tu bliżej. Ja się wami zajmę. O, mamy jakieś rękawiczki dodatkowe, ale niebieskie. To nie będziemy chyba ich używali. Nic ciekawego, białe przedmioty nie zbieramy. Kurczę, ale tu mnóstwo mieczy leży. Dobra, chodźcie najpierw. Powilczki podlecą, a to się nie martwię. Gorzej z łucznikami. To już nie będą znów tacy skorzy do tego. Okej, okej. Aha, jeszcze nie zabiłem. Dobra. Jak widzicie, ustawiłem sobie Heavy Strike'a już pod prawym przyciskiem. Jest on lepszy niż ten nasz na kółeczku, na tym środkowym. Jakoś tak powiem wam, że mniej many zżera, zadaje bodajże chyba ciutkę więcej obrażeń. Pokażę wam, na czym polegają te mieczyki. Patrzcie, patrzcie. Lodów. Czy no genialne są pod pewnym względem. Bo jak jest nas więcej, to sieją ładne spustoszenie. Tylko że ciężko ich jest zestakować. Mamy jakiegoś umarłego. Dawaj, 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 dawaj. Macie mieczyki, apajcie. Nie no, nie no, dobre są te miecze, no. Kurczę, muszę chyba je częściej używać. Aha, okej, mamy jakąś nową miecz, szablę. Sprawdzimy sobie. Co to jest? 4.15, może być dobre, może być dobre. 4.15, obrażenia do tego. 7.14, 4.15, elemental damage. Szybkość jest 1.65, 1.30. Dobra, jeszcze musimy pozostać przy swoim, bo widzę, że niewiele się różnią, a już wolę nie tracić na szybkości. To dodatkowe obrażenie to już pal 6. Nasza postać tak jest wystarczająco wolna, żebyśmy odjęli jeszcze prędkość zadawanych obrażeń. Okej, okay, tu mamy czyścika. Oczywiście nic. Chyba się zbliżamy powoli do tego wejścia. Coś podejrzewam. Tak, tutaj. Ale wcześniej jeszcze sobie oglądniemy tam resztę wejść. Bo o, jeszcze tutaj, popatrzcie. Przegapiliśmy. Już się wrócimy raz, dwa szybko. Bo jeszcze zostało nam jedno miejsce do badania, a nie chcę zostawiać krainy tak niesprawdzonej do końca. Okej, okay, okidoki. O, już powoli nam wybija się level 11. Ładnie, ładnie. Zobaczymy sobie, w co to przydzielimy. O, tu jeszcze jakiś szkieleciok został. Jakaś dwuręczna broń. O, widzicie? Mamy coś takiego, a my takie lubimy, nie? Tutaj można naprawdę fajne rzeczy pozbierać. Jest minuta 10:09 nagrania, więc jeszcze mamy czasu. Myślę, że zdążymy nawet z tym Brutusem. A jak nie, to mam po prostu oszczędzę widoku tego, jak eksploruję. Albo tam ciul z tym, za przeproszeniem. Będzie dłuższy odcinek. Ale takie krainy nie mogę przegapić, bo tu można fajnie sobie podbić postać pod względem przedmiotów. Ale już właśnie tutaj duzia. Oni jeszcze zamrażają. Okej, okay, okidoki. Kurde, wytrzymali są.
A muszę tak jechać. Inaczej się nie da. Okej, dobra, w miarę poszło. Fajna ścieżka dźwiękowa jest dołożona do tej gry. Tak czuć ten klimat. Takie właśnie typowe rytmy przypominają mi taki, nie wiem, taką Afrykę, takie kurcze pustynie, takie dzikie tereny. Kobal. O, jeszcze mamy tutaj do przydzielania umiejętności. I sobie pójdziemy armor 30 to stranger moving speed. Idziemy sobie chyba najpierw tak, na tym zakończymy. Chyba tak będzie najlepiej. Chyba, tak? Tak. Potem pójdziemy może w attack speed, albo nie wiem, jeszcze zobaczymy, jeszcze się zdecyduję. Jeszcze się zastanowię nad tym, ale najpierw może pójdziemy sobie do końca tego poziomego drzewka, a potem poszukamy alternatywnych wyjść z naszego punktu drzewka. Magowie, magowie. Tylko kurczę, nie zawsze trafiamy tą umiejętnością. I tu jest ten ból, tu jest ten ból. One chyba wybuchają przy tym, jak się je zabije, tak? I nas używamy w dev. Tak, zgadza się. A może to też zadają obrażenie przeciwnikom? Co wątpię. Ale nam niedużo robią. Okej, okay, okej. Okay. Co to jest? Kołczan? Oczywiście, kołczana nie zbieramy. Co to jest? Ohydne coś. Fu! Jakieś węże. Wytrzymałe. Oni się w ogóle odradzają, czy co? Zabijam i powstałem. O, mamy już chyba miejsce, w którym będziemy się zmierzali z naszymi bosikami. Trzeba uważać na życie oczywiście, bo można tu szybko stracić. O, many nie mamy, popatrzcie. Już sobie odnowimy, coś mi słuchawka z ucha wypada. Najpierw się pozbędziemy tych. Ururu. Mana. I leci w niego. I mieczyki oczywiście. Zobaczymy, jak sobie poradzą. O, co się... Co uciekać? Co się stało? Ale wytrzymał ten totem. Skurczybek, no. Coraz wytrzymalsze. Coraz ciężej się bije. Wow! Okej. Okay. Ale nam wypadło przedmiotu. Wow. Co to jest? To jest... Broń! A nie, to... Aha, to jest tak jakby... Aha, rozumiem. Tylko, że to nie dla nas. Spell damage nas nie obchodzi. Dexterity. Maksimum mana, tutaj dostajemy 2 życia. Nie, to niestety jest gorsze, szkoda. To nie, to wypada z gry, to tak samo. Sobie wszystko poukładamy, żebyśmy więcej rzeczy mogli ze sobą wziąć do miasta. Fist, takie bardziej mi się przydatne to będzie, co się można więcej pomieścić rzeczy. O, tak będzie Spike Club. Aha, bo tak wchodzi. Dobra, myślę, że tyle zostawimy. Teraz wybiera się do miasta, tak więc nie będę wam tego pokazywał. Spotkamy się już przy samym wejściu do tej drugiej krainy, tak więc do zobaczenia! No cześć, witam was z powrotem. Sprzedałem sobie wszystko w mieście, a teraz przejdźmy już do kontynuacji naszego zadania. Okej, okidoki.
Aha, i to jesteśmy w dobrym miejscu? Tak. Okej, i tu mamy znaleźć naszego Brutusa. Naszego przeciwnika. Zobaczymy, czego znajdziemy. W miarę sprawnie. Oj, ciemno, ciemno tu. Okej, teraz dół. Myślę, że tutaj w lewo pójdziemy sobie. Oczywiście dobrze wybrałem. Tu mogę iść dalej, ale myślę, że tutaj się najpierw przejdziemy. W tą stronę. O! Pierwsi przeciwnicy, oczywiście szkieletki. Co innego mogło być w takich miejscach. Czy nawet dobrze, bo jest tu mało miejsca i przeciwnicy zazwyczaj się zbierają przy nas, a my możemy sobie użyć naszych obszarowych ciosów. O, chyba mamy tak, Rises Undead. Skrzesza naszych szkielecików, których nie lubimy. To coś nieskore do walki. Kurczę, nie trafiamy. Zbyt często nie trafiamy, będzie trzeba to poprawić. Tu nic. Same jakieś shity. Okej, to lecimy dalej. Tutaj cześciki. O, Scroll of Wisdom coraz częściej wypada. Dobrze, bo to jest bardzo przydatna rzecz. I to chyba ten środkowy jest lepszy. I tak sobie go ustawimy. Okej. I działa. O, waypoint. Super. Mamy waypointa. I teraz po prostu musimy znaleźć odpowiednie miejsce. Odpalni na chłód. A ja mam samo ogniste, czy no. Chyba inne czary. No, dużo lepsze jest. Łap. Fajnie to wygląda. Okej. Dobra, chodźcie. Do mnie myśki pyśki. Co tak ładuje z góry? Albo mi się wydaje? To mi się wydawało. Dobra, no to lecimy w tą stronę. Może dobrze idziemy, może i nie. Takie katakumby typowe, nie? Nasz bohater, patrzcie się, jest jaki dzielny, nie boi się takich zakamarków. Dobra, zostawmy tego jednego biedaka. Aha, my jeszcze możemy zamrażać ataki. Ciekawe. Przydatne, tylko nie wiem, czy to działa na potężniejsze potwory, typu na przykład jakieś bosiki, czempiony i tym podobne. Chyba nie. Ale na takich przeciwników jak oni to jest naprawdę fajna sprawa. Czasami mogą sprawiać problem, a my ich sobie nieco zwolnimy, nie? Znaczy całkiem przyjemnie się tu walczy. Tylko jeszcze ja bym sobie zwiększył tą umiejętność, żebym częściej trafiał. Wow, jakiś posik. Nas nie pokonasz, jesteśmy mocniejsi. Dużo. Mamy jakiś łuk. Jakieś głupoty. Chodźcie. Widzę, że czekacie na mnie. Się doczekać nie możecie. Scroll of Wisdom, oczywiście na propsie. Tu idziemy wyżej i chyba trafiliśmy w dobre miejsce, The Upper Prison. Górne więzienia. Najpierw sobie jeszcze spenetrujemy resztę pomieszczeń, żebyśmy nie przegapili jakichś ciekawych lokacji, przedmiotów, skrzynek, potworków. Ale już wątpię, żeby tu cokolwiek było.
A nie, coś jeszcze jest. Dosyć duże rozwidlenie. Nic. Czysta, czysta. Okej, okay, mamy jakiś szczęścik. Ale nic poza tym. Co tu niżej mamy? Co tu niżej mamy? Aha, dobra. Armor scraps. Ale my ich wytupiliśmy. Jestem ciekawy, czy da się sprawdzić, ile zabiliśmy dotychczas potworów. Fajnie, bo to pod koniec pewnie rozgrywki to są... Wow. I widzicie, co tu mamy? I widzicie, co tu mamy? Mamy coś fajnego. Kurde. Ha, dobra. Początek wam może przerwę. Pokażę wam pod samym koniec, żeby po prostu nie przedłużać tego nagrania, tak więc zobaczymy się sam pod sam koniec tego eventu, czy jak to nazwać. To jest chyba nasz boss, chociaż nie jestem pewny, aczkolwiek wam to pokażę. Miejmy nadzieję, że to jest on. Nie, chyba nie on. Ale no. Pokazałem wam jedną z większości elitek. Nie wiem, czy chcecie więcej. Chcecie, na pewno chcecie. Już nie będę wam przerywał, nie będę taki chamski. Górne podziemia to sobie przejdziemy może jakoś szybciej. Aczkolwiek odcinek też może trwać nawet i te 50 minut. Kurde, no. No co poradzi, nie? Chcę być taki fajny, kochany dla was, że chcę wam wszystko pokazywać, nie? Bez żadnych cięć i tym podobnych. Okej. Okay. Mamy punkt umiejętności, idziemy oczywiście tu. Aha, już myślałem, że nie da się przejść. To nasz koniec. Co to, kurde, Ashen Bacchanegra? Nie wiem, coś, kurde, tak. Polegli jakieś upiory. Kiwie, co to jest? One są nieco wytrzymalsze, ale to pewnie dlatego, że mają jakiś armor na sobie. Okej, okay, mana jeszcze jakoś stoi. Jakieś znów takiego tutaj poziomu nie widzę potworów takiego wysokiego, żebyśmy sobie nie dawali rady. A wcale nie mamy takich znów porządnych przedmiotów, żebyśmy byli tacy smaksowani, nie? Tak mi się chociaż wydaje. O, ale was tu jest, a ja z wami nie lubię walczyć. Pain Blade! Mam jakiegoś czempiona. O, kurde, kołczan, no to kołczan mnie nie interesuje. Szkoda, kurde, jakieś fajniejsze rzeczy by wypadały, byłbym bardziej zadowolony z tego. Dawać, 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 dawać. Kurde, długo się bije. Okej. Poszło, poszło. Teraz idziemy w tą stronę. Aha, dobra. Już mamy naszego bossa. Najpierw oczywiście trzeba wybić te potworki, które są tutaj dla nas zbędne, a teraz zajmiemy się samym Konirejem. Kurde, upiór, nie wiadomo co to jest. A, już ci zapakuję manę. Wow! Two-handed, jakiś mieczyk. Czy mamy miejsce? A co to jest? Co to u mnie robi takie coś? Longsword, two-handed. Okej, okay, będzie. To myślę, że wywalimy. To sobie później sprawdzimy. Tarcza, tarcza. No niestety na tarczę to my już miejsca nie mamy. Chyba, że jakoś tak spróbuję to zrobić. Żebyśmy... Nie, nie da się, nie da się, nie da się. Szkoda. Dobra, co my tu możemy dostać? Możemy dostać tu oczywiście gema. Tylko nie pamiętam, czy wziąłem z poprzedniego. Kurde, chyba nie wziąłem. Ach, szkoda, szkoda. Głupota moja. Dobra, dobra, to się widzimy tam przy górnym więzieniu, tak więc. Ciao! Okej, jesteśmy z powrotem. Idziemy wyżej. Nie wiem jeszcze, jak daleko do naszego
bossa. Myślę, że się zbliżamy stopniowo. Aczkolwiek mogą być pewnie jeszcze parę poziomów tej kondygnacji. Ale to damy radę, nie? Damy radę. Byśmy nie dali rady. Portal scroll oczywiście bierzemy. Ale magów. Tu jesteś. Shave. Saves. Soul bones. Hate you. Wow, ale leje. Okej, poszedł. Dawać. Za chwilę jeszcze sobie sprawdzimy tego Westa, co nam wypadł, tą zbroję. Może być ciekawy. Tu mamy medium, możemy wymienić oczywiście, tylko nie wiem, czy od razu tak można. Small, o to wywalimy. To zidentyfikujemy, to też wyrzucimy. Okej, to co nam niepotrzebne całkowicie, to możemy wyrzucać. A to jest shield. Shielda oczywiście nie ubieramy. To się oczywiście sprzeda, bo złote to myślę, że będzie nieco lepsze. Tu intelligence. Tu jest shield evasion. Jest dobre, naprawdę dobre, tylko że jest minus, że nie mamy wejść na czerwonego gema. Aczkolwiek mamy tutaj jeszcze zapasowe w naszym, naszych rękawiczkach. Soldier Helmet. Sprawdzimy. Gorszy. Możemy... Albo zostawmy. Mallet. To jest takie coś. Ok. Myślę, że za chwilę się wybierzemy do tego. Do miasta. Żeby oddać... Ale was tu pozamykali. Oj biedaki. Wy te moje. Ok. Tutaj widzę, mamy wyczyszczoną górę. Teraz kwestia tych bocznych odgałęzień. Aha, wiem, zostawiam tam parę tych niebieskich przedmiotów. Nie zbieram, bo kurczę, nie chce mi się znów wracać do tego miasta z powrotem, żeby wam przerywać to nagranie. Myślę, że mogę jechać do czasu, aż znajdziemy to główne nasze wejście do tego Brutusa. Jak tu widzicie, już nie ma takich znów dużych tych odgałęzień, żebyśmy musieli dużo chodzić. Superior. A, dobra, gdzieś mam to. Albo, kurczę, wezmę to. Superior. To coś pewnie więcej dodaje. Potem sobie sprawdzę. O, dobra. A tu jest Avenger. To jest lepsze. Dobra. O, i tak będzie dobrze. Jejciu, ale tego jeszcze jest. Tu dobra, nic nie ma, czysto. Czysto. Tu oczywiście jakieś potworki, jak zawsze. Aha, dobra. No to najpierw w dół. O, jak widzicie, mamy The Warden's Quarters. Dobra, idziemy tam od razu. Zabijemy sobie Brutuska. Zabijemy sobie go. I będziemy mieli spokój z nim, nie? Też tak myślicie? Kto to mówi? Tu widziałem chyba jakąś laskę. No chyba uciekła. Aczkolwiek mi ją dopadniemy, nie? Czy jak? Bo już nie pamiętam, to grałem naprawdę bardzo dawno. Ale tu mamy wejście. Okej, dalsze. Mamy Brutusa. Czyś ty w ogóle jest silny, bo jak na razie to nam nic nie odejmuje zbytnio. Nie mamy w ogóle czym się leczyć. No miejmy nadzieję, że zabijemy go wcześniej niż nam zada zbyt dużo obrażeń. Dawaj. Jesteśmy najlepsi. Okej, dobra. Tutaj sobie zakończymy odcinek. Już jest wystarczająco długi. 30 minut, nawet w 30 minutach się wyrobiliśmy. Widzicie, jacy jesteśmy dobrzy? Dobra, to dziękuję bardzo za oglądnięcie i do zobaczenia niebawem. Na razie.